Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przypowieść o ubraniu i bukłaku na wino. Jaki jest sens tych przypowieści? Kim są owe stare bukłaki i stare ubrania? To uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów. Jezus uświadamia nam, że te dwie grupy miały problem z przyjęciem nowej nauki, jaką przyniósł na świat Syn Boży. Ich serca były twarde i ciasne, jak stary bukłak na wino. Nauka Jezusa jest jak młode, pulsujące jeszcze wino, albo jak świeżo utkane sukno. Jeśli próbuje się tym suknem załatać dziurę w starym ubraniu, w krótkim czasie okaże się, że stara tkanina ma coraz więcej przedarć, że stare naczynia pękają pod wpływem ciśnienia młodego wina. Właśnie dlatego w rozmowie z Nikodemem, młodym uczonym w piśmie, Jezus mówi o powtórnym narodzeniu. Jeśli się nie narodzicie na nowo, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Trzeba nam narodzić się na nowo, odrzucić wszystko to, co nie jest Chrystusowe. Stare, zatwardziałe bukłaki naszych serc przemienić na nowe, zdolne do przyjęcia nowości Ewangelii, młodego wina Chrystusowej nauki. Doświadczył tego również święty Paweł, gorliwy uczeń faryzeuszów, który w drodze do Damaszku został oślepiony blaskiem Chrystusa. Zdarł on z siebie stare łachmany faryzeizmu, nienawiści i chęci zemsty, a przywdział nową szatę dobrej nowiny, Ewangelii. Prośmy dziś, aby dobry Bóg przemienił nasze serca, otworzył je na natchnienia Ducha Świętego i czynił każdego dnia nowe, zdolne do przyjmowania młodego wina Słowa Bożego.